przedstawiałem to, na zasadzie też powiem pokrótce. Obecnie obowiązuje uchwała z września 2004 roku i ona dwie te ramy odnoszą się do minimalnej stawki wynagrodzenia, która w 2004 roku była to w granicach 600 zł. No i ta uchwała przez tyle lat przetrwała, że tak powiem, nienaruszona i była dobra, natomiast ta stawka tak idzie do góry, że no, należało coś z tym zrobić, dlatego że też dochodziliśmy do paradoksu, bo żeśmy doszli do maksymalnej stawki, gdzie w zasadzie to się wszystko by wyrównało. W związku z tym wiem też, że była próba tam na koniec przygotowania, przynajmniej na koniec 2018 roku, żeby wcześniej to zmienić, natomiast to był koniec kadencji, się nie udało. Myślę, że my na początku kadencji możemy tego dokonać. W związku z tym pozwoliłem sobie przygotować projekt takiej uchwały, gdzie będziemy odnosić się nie do minimalnego wynagrodzenia, a do kwoty bazowej wynikającej, która jest zapisana w ustawie budżetowej. I ta kwota bazowa wynosi 1789 zł 42 grosze. To wszystko dokładnie było omawiane na komisjach. Może powiem pokrótce tylko tak, że w stosunku nowa uchwała w stosunku do starej uchwały skutkuje finansowo na budżet tak, że miesięczne oszczędności na 13 radnych, ta uchwała dotyczy 13 radnych, wynoszą miesięcznie 3000. Czyli przez rok czasu jest to 36 tysięcy, jeżeli się weźmie pod uwagę jeszcze nieobecności, to w granicach 38 tysięcy rocznie, czyli przez 5 lat będzie to jakieś tam 200 tysięcy. W związku z tym prosiłbym Państwa o przegłosowanie tego i ewentualnie, jeżeli są jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Otwieram w takim razie dyskusję na temat przedstawionego projektu. Czy ktoś z pań i panów radnych ma jakieś pytania czy jakieś uwagi do przedstawionego projektu? Nie widzę, dziękuję. Jest po prostu to obniżenie radnych, wszystkim radnych. Tak, obniżenie dla każdego radnego. Tak, wszyscy, to dotyczy wszystkich radnych, wszyscy radni, przewodniczący, członkowie zarządu też, wszyscy radni mają obniżone diety i tak jak powiedziałem, że miesięcznie jest to kwota około 3000 zł na tych 13 radnych. Rocznie, tak jak mówiłem wcześniej. Jakieś pytania jeszcze mamy? Dziękuję bardzo. W takim razie przejdziemy do głosowania. Kto z